Już się nagrywa? Okej. Okay. Cześć wszystkim, z tej strony PG, a to jest Let's Play z Super Mario Super Galaxy. Grany prosto z mojego Super Wii. I w tą grę będę grał moim Super Wiilotem, do którego jest przyczepiony Super Nunchak. No i tak, witajcie w pierwszym odcinku i w pierwszej serii nowego Let's Playa, tak więc no, parę spraw organizacyjnych zanim zaczniemy. Dziwne, że tu intra nie było, ale dobra. Więc tak, zapytałem na Facebooku ludzi, no nie, że powiedziałem, że kupiłem Wii, że też zrobiłem coś takiego fajnego na moim Wii, że teraz mogę grać we wszystkie gry, jakie tylko chcę. Nie i tak dalej. Zapytałem ludzi, co by takiego chcieli, żeby zobaczyli na tym pierwszym Let's Playu z Wii, no nie? I ludzie chcieli, kurde, może sensor bara poprawię. Ludzie właśnie chcieli, byli podzieleni. Najwięcej głosów było między jakimś Marianem a Zeldą. No i też nie wliczając gier na Gamecuba. O. Okej. Okay. Możemy zmieniać kolory, dobra. Było najwięcej gier właśnie głosów na Mariana i na Zeldę, więc postanowiłem, że zrobię sobie Mariana. Czemu nie, kurde? I tak, także z tego jest taki jeden problem. Chwila, tutaj OBS-a poprawię, żeby widzieć, ile się nagrywa. Dobra, więc tak. No, jak wszyscy wiemy, Nintendo jest trochę zjebane, jeżeli chodzi o Let's Playe, no nie? Zabiera monetyzację dla ludzi i tak dalej, no nie, i tak dalej. Ja w sumie w dupie mam moją monetyzację, kurde. Mam nadzieję, że moje 3 centy za mojego całego Let's Playe jakoś pomogą im wydostać się z ekonomicznego dołka, jeżeli będą mieć taki. Ale jeżeli zablokują film i dostanę jakieś takie ostrzeżenie, to będzie niestety ciężko. Tak więc no, tak jakby na razie ten Let's Play nie będzie pewny, no, bo dopóki żadnego ostrzeżenia nie dostanę i nie zablokują mi tego filmu nigdzie, to myślę, że powinno być ok, nie powinno być żadnego problemu, bo monetyzację mam w dupie i tak, co ja kurde, 3 centy, tak jak powiedziałem, zarabiam dziennie, nie dziennie, miesięcznie, kurde, tak więc no. Jeszcze ostatnia rzecz, jak zapewne zauważyliście, gra jest w HD! Nie, stop, nie chciałem! Dobra, nieważne. Gra jest w HD, właśnie dlatego, że zakupiłem Elgato HD. Elgato Capture HD. Dzięki temu będę mógł nagrywać Let's Playe i ogólnie materiały w o wiele lepszej jakości niż zwykle. Tak więc no, na razie Dazzla schowałem do szuflady i zostawiam go na wszelki wypadek, jak mi się, może do czegoś jeszcze mi się przyda. Tak więc no, z Elgato jest taki jeden problem, ponieważ jest trochę... ma problemy techniczne, ponieważ opóźnienia są. Na przykład, o, jak tutaj bawię się tym moim kursorem, to po sekundzie pokazuje się na OBS-ie to, co się dzieje z tym kursorem dokładnie, no nie? Tak więc, no, niestety musiałem sztucznie mój mikrofon także opóźnić po to, żeby razem z Elgato to wszystko współpracowało. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, ale wiecie, pierwsza sesja i na pewno jakieś problemy techniczne będą. Mam nadzieję, że kurde się tego nie doczekam, tak więc... Chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o gadaninę. Jakieś 4 minuty się wygadałem, więc let's go. Tak, chcę stworzyć... A i przy okazji to będzie Let's Play na ślepo. Wiem mniej więcej, co się tu dzieje, ale w tą grę nigdy nie grałem. O, ja mogę siebie wybrać, pewnie. Naprawdę żałuję, że nie ma więcej tych opcji w kreatorze mi, bo... Moje włosy wyglądają, jakbym miał dready, a to nieprawda. Nie mam dreadów. Mam bardzo długie, fajne włosy. No i fajnie... Teraz mam taką wielką mordę, że aż stałem się swoją własną planetą. Jeżeli wywalisz mi z mikreatora, to twoja twarz zamieni się w Mariana. Okej. Tak więc no, tak jak powiedziałem, w tą grę nigdy nie grałem. Wiem mniej więcej, co się dzieje, no bo co kurde ma innego się dziać w Marianie, kurde księżniczek zostanie porwany jak zwykle i... No. Tak więc myślę, że powinniśmy już iść. Mam nadzieję, że coś z tego let's playa wyjdzie. Tak więc hej, let's go. Tak przy okazji wyglądam trochę jak... O, nieważne. Co 100 lat kometa przelatuje przez niebiosa nad krainą grzybów. Wiem, że to królestwo, ale ja powiem krainą. Pasuje bardziej. Pewna kometa była tak duża pewnego roku, że wypełniła niebo i posłała niezliczoną ilość spadających gwiazd. Spadającą z nieba. Te skurwysyny, nienawidzę ich. Wzięły te gwiazdy do zamku, ponieważ to pierdzielone złodzieje. Stały się wielką gwiazdą siły, czy coś takiego. Myślę, że imion nie będę spolszczał, coś tam. To powinien być naprawdę szczęśliwy czas dla mieszkańców krainy grzybów. To była noc Gwiezdnego Festiwalu, która była robiona raz na 100 lat, żeby czcić kometę. Sekta. Oh my god, ty umiesz gadać? Chwila, podgłośnię sobie. Tak jak powiedziałem, teraz wyglądam trochę jak Robocop, ponieważ noszę na głowie jedne słuchawki przyczepione do TV i drugie na szyi jako mój mikrofon, no nie? I... no... O Mario, uważaj, nie rób tego, bo jeszcze zahaczysz twoją ręką i się rozbijesz o ziemię. A, już idziemy, dobra. A dobra, tym kursorem mogę zbierać te coś, te klejnoty. Jak tu kamerą. Czemu? A, okej, w ten sposób. Mogę jakoś... Stój, co ty odpierdzielasz, daj mi... Jak stąd wyjść? A, dobra, w ten sposób. Wiem, pierwszy odcinek. Problemy techniczne, pamiętacie? Teraz... Okej, tak się kamerą kontroluje, znaczy za nim, za Marianem tą kamerę się ustawia. A, zaraz, to B strzela się tymi diamentami, nie? Pozwólcie, że wypróbuję to. I kurde, jeszcze z Wilota dźwięk się pokazuje. Kurde! Gin! Mogę je tak ozbierać? Okej, mogę. To zaraz, to tak jakby nasze monety są, czy coś? Dobra, ja chcę wiedzieć jak się... No, dziękuję, tak się skacze. Pauza. Pauza. 1, 2, nic nie robi. Dobra, bezstrzelam. Jak zrobić z papieru? Jak porządnie jabłko. Pogadaj. Jak zrobić z papieru? Dać kraina grzybów jak zwykle. LSD, kurde... Na całego. Mam pomysł. O! O! To właśnie lubię robić dla tych bezużytecznych skurwysynów. Nie cierpię toadów. Nie, stop! Mogę go splaszczyć dupą? Chwila. No! Skakuj na niego, no, dziękuję. O, mogę! Zajebiście, dobra. A zaraz, mogę tak długo skoczyć? O, w ten sposób, dobra. Tak przy okazji trochę zły jestem... nowicjuszem, więc jak będą jakieś tam mówić, że to musisz wcisnąć ten przycisk, by zrobić to, to będę musiał go poszukać na moim Wilocie czy tam Nunchaku, bo do tego zbyt przyzwyczajony nie jestem. Mogę was wszystkich zabić? Proszę. Headshot. Lubię być gnojkiem. Szczególnie dla takich bezużytecznych skurczybyków. Nie, na serio! Pewnie zaraz zobaczycie, jakie te toady są użyteczne. Tak, ja chcę zebrać wszystko. A czy ciekawe będzie, czy stracę trochę życia, czy w ogóle ile mam życia, moment. Wiem, że pierwszy odcinek będzie trochę powolny, dajcie mi trochę spokoju. Jak zrobić z papieru? A właśnie, chwila. Dobra, czyli takie podstawowe triki z Super Mario 64 tu działają. Ja chcę dowody. O nie! Al-Kaida przyleciała podbić krainę grzybów. Ale nie martwcie się. Człowiek w dżinsach uratuje całą sytuację. W sumie to ma dżinsy, czy nie? Gdzie kurde pierdzieleni terroryści? No i widzicie też, jakie to tołdy są pożyteczne, jak zwykle. Ech. Pieprzeni terroryści, rozpierdzielimy was. Czy ja słyszę remix z Super Mario 3? Na NES-a? Słyszę. Oh my god, Agatka! I trzyma jakiś nie wiem co. Szybko trzeba ratować Agatkę. Dobra, rozumiem. Oh my god, kto to jest? Władimir Putin! Ej, ty nie gadasz, to jest głupie. Kreacja mojej nowej galaktyki. No fajnie, teraz to Rosja zamiast podbijania, kurde, rzeczy na naszej planecie rodzimej, teraz przynosi się do podbijania galaktyk, zajebiście. Przy okazji jeszcze z pomocą terrorystów. Wiem, Agatko, uratuję cię przed tymi ufolutkami. Ale nie, na serio, to prawdziwa kraina grzybów się z tego zrobiła. Aż takie mroczne, powinienem przestać. Czy mogę to jakoś rozwalić? Mogę napierdzielać? Panika i strach. Zamknij ryj, kurde! Zrób coś! No. Wiem, że potrafisz zrobić coś pożytecznego. O, nawet kurde nie muszę w was strzelać, żebyście debile padały na podłogę. Tak, wiem, kurde. Czemu ty masz włócznie do chuja pana? Czego stoisz jak ten debil? Zrób coś. Nie ciągle tylko ja. Marian powinien dostawać pieniądze za te nadgodziny. Agatko, uratuję cię, nie martw się. A, nie mam zbyt dużego zasięgu. Tak, wiem, kurde, zamknij ryj. Nie, nie, ja chcę to zrobić właśnie. Dobra, Al-Kaido, zaraz Marian przyjdzie was rozpierdolić. Przypomina trochę zamek z Super Mario 64. No kurde, no zajebiście. Putin to teraz i Al-Kaidę i ufolutki, kurde, prosi o pomoc. Ja pierdzielę, wszyscy zginiemy. Trzeba było... Nie trzeba było nakładać sankcji na Rosję, to by teraz nie było problemu. Ne. No jak zwykle Agatka dostanie w pierdziel. Może powinienem przestać porównywać to do krainy grzybów, ale nie mogę. To jest zbyt silne. Przypomina mi to trochę pierwsze scenki z Paper Mario. Tylko że tutaj to tak z ziemi jakiś wybudowany zamek był czy coś pod ziemią. Co dziwne było, że nikt tego nie zauważył i tak poleciało w niebo. Kurde, chce mi się zagrać w Paper Mario, dawno w to nie grałem. Naprawdę zarąbista gra, może z niej serię kiedyś zrobię. Nie sądzę, że jest... Nie, to człowiek w dżinsach, czy z dżinsami. On ma dżinsy? Chyba tak. Kolejny przydupa spierdzielam. Nawet ty też nie potrafisz gadać, no. Jak oni w sumie może po rosyjsku gadają, więc to ma jakiś sens. No i fajnie, Marian zginął. W sumie to już my w kosmosie jesteśmy, wszyscy powinniśmy zginąć. Yes, I know. No i fajnie, teraz poszybujemy aż do ziemi, rozpierdzielimy się i... A nie. To wygląda na kwiaty, które kwitną w... No, jak w tym kościele, co w Final Fantasy VII. Ale hej, ważne, że jesteśmy bezpieczni. Fakt z tym, że nie ma tlenu. Czemu się zamieniłeś w Pokemona? Nareszcie obudziłeś się, pobawmy się. Nie mam kurde zamiaru! Nie widziałeś, co się stało? Agatkę porwali, trzeba ją ratować. Wiem, czym się skacze, do cholery jasnej. Wiem też, jak dupą... O! Splaszczyłem... Splaszczyłem to coś. Zapomniałem o tym, że kursor mam. Tak więc no. Ale przyznam, fajnie to wygląda. I proszę bardzo, pierwsze minuty gry, a ja już sekrety odkrywam. Czy to nie jest fajne? Nie kurde! Tą monetę weź! No, dziękuję. Wiem, jestem zbieraczem kompulsyjnym i... Tak to już jest. Nie chcę z wami gadać. Odczepcie się ode mnie. A naprawdę czuję się dziwnie, widząc tą całą zabawę z grawitacją. Dziwnie się czuję. Moment. A, mogę przecież... No tak. Spróbuję wskoczyć... Nie, kurde! Tak chciałem. O, nieważne. Ta kamera mi przeszkadza strasznie. Stój! A w sumie to tak muszę przyznać, że fajnie jest znów zagrać w Mariana. I zrobić z tego serię przynajmniej. Ciekawe, jak to będzie. Może Nintendo nie będzie zbyt wkurzające i... Okej. Nie zablokuje moich odcinków. No w sumie to już w najgorszym wypadku niech już kurde blokuje, ale żebym z żadnych tych nie dostał. Ostrzeżeń. Wtedy to by było zjebanie. No dobra, czego wy kurde ode mnie chcecie? Wyglądacie jak bunelby. Nie, z wami nie mogę gadać. Nie no, kurde, cały czas mam ten... Nie, gdzie ty idziesz? Cholera jasna! Gdzie ten cholerny sierściuch? Już mnie wkurza. Nie, to wy nie. O, jest, debil. Wiem, kurde, jak się skacze. Przed chwilą to zrobiłem z 500 razy. Czym innym mogę, kurde, skakać? Pchając gałkę analogowo do tyłu? O, teraz dopiero mogę z nimi gadać. Ty musisz być jakimś lśniącym bunelbym, bo masz inne uszy. Baw mi się w chowanego. Jeszcze czego? Jeśli złapiesz nas wszystkich, powiemy ci, gdzie jesteś. To jest, kurde, szantaż. Nie zgadzam się na takie coś. Wygląda na to, że nie mam wyjścia. Gdzie mamy iść? W kominie? Słyszę jak jakiś... Spelu jeden, stój! Złapię cię, kurde. Złapię i zrobię z ciebie pasztet. Chodź tu, kurwa! Jest... Ja pierdolę. Moje! Wiem! Szczelę w niego. Gin! Kurwa, stój! O! Ja pierdolę! No, dziękuję. Myślałem, że muszę w niego wskoczyć czy coś. Złapałeś mnie. No shit, Sherlocku. I fajnie, zmieniłeś się w jakiś balonik. Wiedziałem, że powinienem schować się przy kraterze. Tutaj? Nie, kurde, nie to! Cały czas mi się mylą przyciski. Kiedy chcę zrobić skok i zmiażdżyć coś dupą, to zawsze strzelam tymi klejnotami. Tutaj? Czy ja stąd wyskoczyłem? Kurde. Nie wiem, to jest takie dezorientujące. I'm sorry. Na pewno... to jest jakieś... to naprawdę jest żenujące pewnie dla tych, którzy wiedzą, gdzie trzeba iść. O kurde, mam cię. Złapię cię, debilu pieprzony! Chodź tu! Gin! Kurwa, gin! Mam zjebane hit ratio. Ja pierdzielę, no! No. Wiem, że złapałem cię, paszą won. Ty też balonem się stałeś. Powinienem się schować w trawie. Jak Pokémon. Oh my god, dziki bunelby! Atakuje! Szybko do Pokebola! Raz! Dwa! Trzy! I... no kurde! Debilu pierdolony! Nienawidzę, nienawidzę tych królików. No idź, kurwa! No! Bunelby łaskot! Czy chcesz nadać mu imię? Tak! Pierdzielony kurde królik. O, złapałeś nas wszystkich. Może naprawdę możesz pomóc naszej mamie. Czym że jak jakiś owczarek niemiecki będę strzegł kurde owiec czy coś? Jak Jezus? Ile już? 22 minuty nagrywania. Pewnie będzie tego mniej, bo... no i co? I myślicie, że co? Mam dla was coś. Wybacz za to, że przynieśliśmy cię tutaj tak nagle. Prawdopodobnie powinniśmy ci powiedzieć, gdzie jesteś. No właśnie, wy durnie! Tutaj jest połączenie z wielkim kosmosem, czy tam głębokim kosmosem. Daleko od twoich lądów. Nazywamy to wrotami do gwiezdnego nieba. Fuck off! Nie kurde, stój! Wiem, rozumiem. Nie to chciałem zrobić. Moment. Kurde! O! Masz za swoje. Z tobą nawet nie chcę gadać. Spadaj. Szantażyści cholerni. A czy mogę tak... nie, zaraz. Pamiętam, że w Mario 64 można było nura dawać w ziemię i w ogóle we wszystko. Znam cię ze Smasha! Rosalina, tak? W sumie tak, ty w tej grze jesteś. No. Nie potrafię tobą grać, wybacz. Obserwowałem cię stąd. To miejsce jest nazywane, no, tymi wrotami z gwieździstego nieba. Do gwieździstego nieba. No, jestem Rosalina, widzicie? Mówiłem, znam się trochę na tym wszystkim. Opiekuję się i chronię kosmos. By uratować twoją ukochaną, potrzebujesz mocy, by podróżować przez przestrzeń. A, no... a, wy przecież też w Smashu jesteście. Wy jej pomagacie, ja pierdzielę. No właśnie, Luma może ci dać tą moc. Opiekuj się nią. Fusion H. Możesz teraz zrobić... się przekręcić. Shakenij Wilotem. Dobra. Wielka katastrofa na nas... nas uderzyła. Tak samo jak was. Z Lumą mam nadzieję, że uda ci się ratować wielkie gwiazdy. Niech gwiazdy lśnią nad tobą. Na ciebie raczej. Wszystko jest takie gwiezdne w tej grze. W sumie co innego można się spodziewać po tytule, no. Ja Władimira Putina się nie spodziewałem. Nie stój! Shake, 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 boom. By zrobić... chyba rozwalić... o. No właśnie. Mogę też napierdalać w niego! Stój! To jest gwiazda odpalająca. Shakenij Wilotem, kiedy jesteś przy jakiejś, by wystrzelić się przez przestworza jak kometę. Teraz idź i eksploruj ten wielki świat, jest dużo galaktyk, które możesz odkryć. Jeszcze nie. Chcę najpierw przetestować moje umiejętności. Co? Gim! No. Co za główienko, które mi z głowy wypływa, kiedy ja się kręcę w ten sposób. Nie, ta Luma czy coś pewnie. Spróbuję jakiś trik zrobić fajny. Nie no! A nieważne. Ten z Milota też dźwięk się wydobywa nieźle. To samo jest w RS4 właściwie, jak reload robisz i chyba jak strzelasz. Moje! Co to jest? Jeden. O! Patrzcie, to jest pierwszy przeciwnik w Marianowych grach, który zawsze się pojawia. On się nazywa Gimbus. Nie, Mario! Co ty zrobiłeś? Nie zabijaj Gimbusa, to przecież zagrożony gatunek, od kiedy PiS załatwiły gimnazja. Jesteś okropny. Dostałeś kolejnego dodatkowego Mariana? Co? To nie brzmi zbyt dobrze, ale wiadomo, to jest życie chyba. Cześć, dobrze ci widzieć. Mam złe nowiny. Widzisz, miałem gotowego tego Lunchstara i gotowego już dla ciebie, ale meteor go rozwalił. Nie możesz wyjść bez niego, więc znajdź wszystkie odłamki, by go naprawić. Właśnie to kurde robię i nie wpadnij w czarną dziurę. Już mam kurde 3, więc siedź cicho. Ciekawe, gdzie są te wszystkie odłamki, jakbyś kurde nie wiedział. Nie, Marian, co ty robisz? Nie zabijaj gimbusów, ile razy mam ci mówić, to przecież gatunek zagrożony. A pewnie o tą czarną dziurę chodziło. Mogę jakoś wyciszyć to? To może być problem, ponieważ, no tak jak mówiłem, o fuck. A, mam życia. Znaczy nie, HP tak jakby. Gień! Dobra. Zasługujecie na śmierć. Gimbusy zasługują na śmierć. No to nie zabrzmiało zbyt miło. Ale hej. W końcu jestem potworem, nie? Nawet bronić się nie mogę. Tak jak to w pewnej grze, kurde, było, że samoobrona równa się jesteś potworem, ty skurwysynu. Wyciągnij mnie stąd! Jeden z tych przeciwników powinien mieć klucz. Czy ty, kurde, jesteś naprawdę taki niekompetentny, że się tutaj zamknąłeś? Ja pierdziu. Gorzej od tych toadów. O, proszę bardzo. Nawet nie musiałem używać dziurki od klucza. I co? A wezmę podskoczę i zrobię tak. Też mogę. Alright. Siema. Dzięki. Czy mógłbyś uratować tego mojego przyjaciela, który jest tam na górze? Ja pierdzielę. Przetransformuję się w procową gwiazdę? Po prostu wskocz do mnie po tym, jak się przetransformuje. Dobra. No i co? A, dobra. Nieważne. O, znowu? Tak, wiem. Wiem. Czy mogę ciebie pieprznąć przez tą szybę? Chyba mogę, bo kręcisz się. Całe szczęście. O, okej, dobra. Nie na długo, co? Walić gimbusy, no trudno. Niektóre gatunki są przeznaczone do wyginięcia. Nie, kurde! Ta grawitacja jest naprawdę dezorientująca. Please stop! O, dziękuję. Tak lepiej. Tych klejnotów już mam mało, jak będę mógł się bronić. O shit! Widziałem coś kątem oka tam. Chcę wszystkie monety zdobyć, ponieważ pieniądze równa się życie. Widzicie, jakich moralności ta gra uczy? Pieniądze równa się życie, uroda i szczęście. Dosłownie. Nie, kurde, stój! Zaraz. O! Oh my god! Gimbus na 999 levelu. Muszę spierdzielać. Albo nie. Chyba go nie rozwalę normalnymi sposobami, więc spróbuję tak. Nie? No. It's not very effective. A nie, jest effective. Dobra. Nawet kurde Gimbus na maksymalnym levelu nie ma ze mną szans. Gin. Ta. Ty. Ośpiesz się tędy. W kosmosie też kurde są kominy? Czekaliśmy na ciebie. To jest wielka gwiazda, musisz ją uratować. Nie wygląda mi na to, żeby była jakoś zabrana czy coś. Używają wielkiej gwiazdy, mocy wielkiej gwiazdy do tej okropnej maszyny. Wygląda na to, że coś robi. Tak jak każda kurde maszyna. Musimy coś zrobić, zanim moc wielkiej gwiazdy zostanie wyssana. Szybko znajdź drogę, żeby powstrzymać tę okropną maszynę. Masz. Dzięki! Myślałem, że ci wpierdziel dam. Jakie kurde dzięki? Dobra, w takim razie ja zachowam te wszystkie klejnoty dla mnie i dla was i wam ich nie dam. Oh my god. Pieniądze, życie i uroda. Fajna z tego jest swoboda. Czemu teraz zrymowałem? Fuck you! Jestem... Tak, by the way, jestem bardzo słaby w platformówkach, jak zapewne już zauważyliście. Nie, kurde! Dziękuję. Trzeba rozwalić Gimbusa. To jest silniejsze ode mnie. Trzeba zabrać mu kieszonkowe. To ja chciałem kieszonkowe! Wiem! Tak, wiem o co chodzi. Nie musisz mi kurde tłumaczyć. Moment, na niebiesko muszę być, tak? Tak. Co? Pewnie jeszcze jakieś poukrywane tutaj są. O! Jest! Czuję się już teraz mega bezpiecznie. Kurde! Mówiłem, jestem do niczego w platformówkach. Nieważne, czy w 2D, o już, czy w 3D. Ech. Dobra, zajebiście, ale ja chcę tą monetę, która tam jest. Dobra. Jestem kurde profesjonalnym speedrunnerem. To wszystko? Dobra. 34 minuty. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ tak powiedziałem.